Ciąg dalszy wywiadów na gorąco z Sylwestrem Kusterem. Sylwek, powiedz, co się stało? No, nie wyzdrowiałem jeszcze do końca. Dwa tygodnie nie trenowałem, ponieważ miałem zapalenie jelita. 7 dni hospitalizacji bez jedzenia, tylko antybiotyk dożylnie. Miałem 10 dni na przygotowania tak naprawdę. Także myślę, że zrobiłem to, co mogłem. Organizm mi się odmówi posłuszeństwa. Od samego odpływania do końca praktycznie cały czas kolka jelitowa. No nie, potrzebuję troszkę więcej czasu, żeby dojść do siebie. Wystartowałem tutaj, bo po prostu potrzebny mi jakiś start jest. Był, żeby się przetrzeć na takim starcie na sprint, to akurat myślałem, że będzie ok, ale jak widać, no, organizmu się nie oszuka w żaden sposób. No, dzisiaj poziom był faktycznie wysoki. Chłopaki już od pływania mocno podkręcali tempo. Powiedz mi, podoba ci się ta formuła wyścigu tylko w waszym 70-osobowym gronie tych naszych zawodowców? Myślę, że tak, że to jakiś krok naprzód jest, prawda? Troszkę ułatwiło to na pewno rywalizację. To jest powszechne za granicą. Jak widać, zaczyna się robić powszechne i w Polsce. Myślę, że formuła, ogólnie przebieg zawodów, wszystko było ok. Moje zdrowie nie ok. I teraz jaki kolejny start? Gdzie cię widzimy? Chciałbym zrobić trochę tlenu. Właściwie to te 3 tygodnie chcę poświęcić na trening stricte tlenowy, drugie zakresy. I myślałem o Mietkowie na dystansie długim. Jeśli będę już zdrowy, że tak powiem, już wszystko będzie ok. Badania krwi będą już w normie, bo jak robiłem teraz przed zawodami, to po prostu były drastyczne. Zobaczymy jeszcze, prawda? To wszystko zależy od mojego zdrowia. Czyli długi dystans. Dobra, trzymamy w takim razie kciuki za twoje zdrowie. Kuruj się, wracaj do najwyższej formy i do zobaczenia w Mietkowie. Mam nadzieję. Dzięki.